czujecie to święto, które przedstawi wam teraz na pierwszy. Dziś historia rymowana. Słuchajcie uważnie, bo to ważne jest, a może wam nie znana. W końcu XVI wieku trzej wielcy monarchowie podzielili naszą Polskę z wielkimi to królowie. Rosja, Prusy, no i Austria podzielili nasz kraj cały. Zabronili polskiej mowy, bo chcieli zniszczyć naród cały. Pierwszy kraj ratować chciał Tadeusz Kościuszko, człowiek wielkiej chwały. Zwołał Kościuszka popłów żołnierzy, razem 6000. Możecie mi wierzyć. Niestety obce wojska więcej siły miały i Tadeusza Kościuszkę w walce pokonały.